już po feriach zimowych, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Planujemy, że park wodny zostanie zamknięty w okresie od 12 lutego do 28 lutego, czyli prawie przez 2,5 tygodnia. Niestety nasi klienci będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wtedy to remontowany będzie hol główny, na którym obecnie stoimy. A także przystąpimy od razu do remontu szatni grupowej. Jaki jest cel remontu? Jeżeli chodzi o hol główny, który tutaj widzimy, chcemy, żeby stał się bardziej przestronny, bardziej otwarty dla naszych klientów. Kasy, które tutaj widzimy, zostaną przesunięte. Będzie to jednak kasa w formie takiej wyspowej, na której będzie kilka stanowisk kasjerskich. Prowadzimy taką innowację umożliwiającą samodzielne rozliczanie się klienta, wychodzenie bez udziału kasjerki dla tych, którzy nie mają dodatkowych opłat. Zostanie wprowadzona coś, co klienci mogą znać z innych obiektów, u nas do tej pory tego nie było, czyli strefa suchego buta. Zdejmować obuwie będziemy już nie w tej szatni, jak było ogólne, miało to miejsce wcześniej, ale zostaną zainstalowane ławeczki, gdzie te buty będą przebierały, a te później już w przebranym obuwiu będziemy przechodzić do szatni ogólnej i szatni grupowej. W szatni ogólnej plus i grupowej plus zmian typowo architektonicznych, czyli wymiany sufitów, podłóg i zmiany aranżacji ścian, pojawią się zupełnie nowe szafki dla naszych klientów. Rozstaniemy się już definitywnie z kluczykami, przejdziemy na system elektronicznych chipów, które będą otwierały i zamykały szafki. Zmieni się także układ przewieralni. Klienci nie będą przechodzić przez przewieralnię do szafek, a przewieralnie będą ustawione w rzędzie szafek. Oprócz tego zmodernizowane zostaną wszystkie sanitariaty, wymieniono oczywiście kafelki podłogowe, ścienne, sufitowe, wymienione baterie, tak że klient otrzyma nową jakość użytkowania z naszego obiektu. Jakie są koszty remontu? Sama umowa, o którym zakresie teraz mówię, to jest mniej więcej 2 200 000 zł netto, to koszt modernizacji. Natomiast równolegle z tymi pracami modernizacyjnymi, o których wspomniałem, wymieniamy także jeszcze system komputerowy na kasach, co także zauważą klienci, także zwłaszcza klienci często korzystający z naszej oferty, klienci VIP, gdzie będziemy wymieniać karty, wymieniamy kluczyki, to tutaj ten koszt modernizacji systemu komputerowego waha się w granicach 110 000 zł. Czy skąd pochodzą pieniądze? Pieniądze pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, to głównie na remont szatni i sanitariatów, a także ze środków własnych spółki. Miasto Tarnowskie Góry, nasz główny właściciel, zasilił nas kwotą 2 milionów złotych, a nasze środki pochodzą z bieżącej działalności, a także ze sprzedaży nieruchomości, którymi jeszcze agencja dysponuje. Chciałbym tu uzupełnić, że tą kwotę, które łączne tych prac modernizacyjnych, to kwota około 5 milionów złotych. To, o czym teraz mówimy, to remont szatni za około 2300. Natomiast my od drugiego kwartału 2017 roku prowadzimy już prace, kolejne prace modernizacyjne. Wymieniliśmy sieć monitoringu, to jest zupełnie nowa na obiekcie. Dużo dzieje się w technologii basenowej, którą klienci nie widzą, ale odnosi się ona do jakości wody. Wymieniliśmy całą automatykę sterowania tego obiektu. Teraz regenerujemy filtry. Zostanie wydzielony jeszcze basen sportowy w czwartym kwartale 2018 roku. Wydzielone obiegi basenu sportowego, dzięki temu temperatura będzie zróżnicowana w basenie sportowym i basenie dla nauki pływania, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Zbudujemy też specjalną instalację do odzyskiwania wód popłucznych, że ta woda będzie co zmniejszy zużycie samej wody na obiekcie. Wymieniliśmy także w trzecim kwartale 2017 roku wentylację w zespole tych szatni ogólnych i grupowych, co także poprawiło komfort obsługi. Łącznie około 5 milionów złotych wydanych do tej pory i które planujemy wydać do końca 2018 roku.